co tam pan potrzebuje? No, z powrotem to, co ostatnio wziąłem, z powrotem w zakładom. Bo znowuż rachuneczki przyszły. Czyli standardowo? Standardowo. Tak, to nie, to nie, to nie. Już szukamy dalej. Standardowo. O, już trochę się tego nazbierało, to? Tak, zbierało się. Ręce trochę ważą. Tak. Trochę tak. Te trzy? Tak. I jeszcze zegareczek. I to wszystko jest sreberko? Tak. Kupowane w sumie tu naprzeciwko nocnego. Bowem. Tak. Naprzeciwko nocnego. A ile pieniążków pan potrzebuje? Proszę? Ile pieniążków pan potrzebuje? No stówę, standardowo. Stówkę za to wszystko, tak? No, standardowo stówę. I do kiedy? No na miesiąc, no bo nie wiem kiedy znowu jakieś pieniążki tam wyjdą i lepiej mieć, żeby to nie przepadło. No tak. Później są problemy. W tych kieszeniach wszystko. Cały skarbiec. Tak. Zegarki, zawieszki. No, zapalniczkę z ostatnio ładną kupiłem. Taką rozsuwaną. O kurde, złota? Nie, tam nie tam na złoto nie stać. Nie na złoto nie stać. 18, ponad 18 gram te pierścienie ważą. I one już były u nas zostawione? Tak, cały czas są. Ale już... tak w tym komplecie chyba nie, nie? W tym komplecie. W tym komplecie. Ile tak. za pierścienie było? Stówę. Stówę razem ze zegarkiem. A, razem z zegarkiem, no. Było stówę razem ze zegarkiem. Co pan tam jeszcze szuka? A coś jeszcze gdzieś tam miałem i właśnie szukam, ale nie wiem, gdzieś zostawiłem. Ale pod zastaw? Na sprzedaż? Nie, nie. Okej, dobra. Czyli zrobimy po kolei. 7,22. Jak tam ogólnie? A no co, no w sumie. Bida, wiecznie rachunki, rachunki, rachunki. Rachunki gonią rachunki. Rachunki mnie gonią. No ale co, no jest tak jak jest, no pewnych rzeczy się nie da jakoś tam ogarnąć. Zapłacić trzeba, nie? Ja. No przecież nie będę żył bez prądu w sumie, nie? No nie, no bez prądu to ciężko no, teraz. A teraz ten prąd jest taki drogi, że to jest nie do wiary, że ja rachunki po 300, po 400 zł płacę. No ale mam wszystko na prąd. A wcześniej jak było? No wcześniej tak w miarę oszczędzałem w sumie. No ale ogrzewanie też zaraz na prąd. No, ale nie, ogrzewanie mam piec, nie, kaflowy. A farelką żadnym grzejnikiem? Nie, no przedtem jechałem farelką. No to jak jechałem farelką w sumie, to płaciłem po 600, po 700. No, bo tam mają 2000 W, czy jest, no, po 600, po 700 płaciłem w sumie za prąd. Dobra, to mamy, teraz ten zegareczek. Gino Rossi. Też u was kupowany. U nas? Ile? Tak. I za ile u nas pan kupił go? A nawet nie pamiętam, gdzieś tam rachunek mam w sumie. Stówka na pewno, nie? No, u was kupowany. To będzie tak, że za sreberko zrobię 50 zł, za zegareczek zrobię 50 zł. No i fajnie. Na umowie mamy stówkę. No. I każdy jest zadowolony, nie? No i fajnie. Tak, słucham. Jesteś w Lombardzie jeszcze? Jestem. No dobra, to ja tutaj czekam na ciebie. Jest łóżek. Jest. No ponoć, ale musimy tu iść pod blok. Dobra, już. Dobra, 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 no to czekaj. Ktoś mi wózek zabrał. W sumie, tak, bez pytania, bez niczego, zabierają ze z podwórka jak swoje. Tak? O. No ja. No i od rana go czekam. Ale znalazł się. Tak. To teraz będzie akcja. Tak, no będzie, no ktoś będzie musiał w łeb dostać. Krótko, nie? Ktoś będzie musiał w łeb dostać. Ktoś będzie musiał. No bo nie ma, no musi być ukarany. Ja nikomu nic nie zabieram bez pozwolenia. Jak potrzebuję, idę, się zapytam. Tym bardziej siedzę w domu, ktoś potrzebuje, to nie zabiera z podwórka, tylko od razu zabiera w sumie i ja później chodzę i martwię się i szukam. No właśnie. No
ale jak to tak sobie ktoś wchodzi i... No... Chyba, co, pożyczał wcześniej i teraz się przedstawił, czy jak? Kiedyś pożyczał to mnie. Aha, i teraz już stwierdził, że no, raz się zapytał? Teraz już jak stoi, no to z takiego... można brać. Tak, wolna ręka. Dobra, to jest dla pana. Jeżeli podoba ci się to, co robię, zostaw lajka, subskrybuj ten kanał, aby nie przegapić kolejnego odcinka. Zapraszamy również na nasz punkt przy ulicy Piłsudskiego 47 w Drezdenku. Siema. Co tam? Siemanko. W porządku. Co macie ciekawego? Wszystko i nic. Wszystko i nic. A co byś potrzebował? Telefon. No chłopie, ty. Ten to już jest taki zajechany. Ja co dwa miesiące telefon wymieniam, nie? No a ty masz tego iPhone'a jeszcze, tak? No, ale co dwa miesiące wymieniam. No wiem. Dalej. Co dwa miesiące u nas. No, co dwa miesiące u was. Ale chociaż zarabiacie coś, nie? No. Ty, ale iPhone'a bym chciał jakiegoś. Ty, pokaż mi tego za 9 stówek i tamtego. No, tego i tego tu za 9 stówek. Obydwa takie same. Ty, ale dobra, obydwa takie same, nie? A czemu ten ma kartonik grubszy, a ten taki? No nie wiem właśnie. Ten chyba jest po prostu nowszy, nie? Bo tak teraz robią te kartoniki. Bo jest wiesz czego? Bez wtyczki. No bez kostki. No. No to chodzi... I dlatego hopy, o to chodzi. Ale to jest nowszy na pewno. Jak tak? Masz ten kartonik, to znaczy, że ten telefon jest starszy. Ale ten jest droższy dlatego, że masz 256 giga. A ten 64, 64. Tu jest bateria już serwis. Tu jest bateria 85%. I... no i ten jest zajechany, nie? Możesz zobaczyć. Tak? A fajnie zajechany? No zaraz sobie zobaczysz. A to też widzę turystkę ma. Ale że się wyperfumował, kurde. Roboczy dopiero, wiesz? Ale a, ty... już jestem zajechany. A ta ryska jest... Pod czy nad? Pod szkło. Sam dzisiaj szkło nakładają na niej. Tak? No. A tu widzę jest jeszcze jedno szkło, nie? No jest, bo były goście mi dał dwa w zestawie. No i mówię, jest ta ryska. Założę szkło, zniknie. Nie, ale... Aha. Wiesz o co chodzi? Aha, bo do tego nie ma tego. Całego tego nie ma. Gumiaka, ale że tak powiem. Chciałem z tą, bo czasami jest tak, że jak założysz szkło, to ryski znikają, nie? No ale nie udało się. Lipa. No ale chociaż wiesz, ty kupujesz, nie? No chociaż wiem, kota w worku nie bierzesz, nie? No nie. Porządny lombard, człowieku. Nie ma lipy. Ty! Tu chłop coś tańczył na nim, czy co? No jest, trochę zajechany. Jeszcze powiedz, że tu kabla nie ma. Czekaj, bo to jest radny tutaj. Jeszcze tu kabla nie ma, ty. No nie ma, nie ma. Ani kostki, ani kabla. I za 1100 zł? No. Znaczy nie, no tam myślę, że za tysiaczka można by było zrobić. Tego za 800. Nie, no właśnie nie. Nie, nie. Czemu nie? 7 mogę dać. 7? No. Zobacz, ile ty na mnie zarabiasz. Ile w ogóle ten lokal na mnie zarobił. Powinieneś mieć kartę stałego klienta. I pieczątki. Ty. 10 telefon, 200 zł taniej. Ty, no kurde. Jak w tym, w kebabie na rondzie. Nie na rondzie, tylko na deptaku. Kiedyś było, nie? Pieczątki na kebzy. No, na kebzy były, no. I na solarium pamiętam było. A, no. Dobra, 7 stówek? Zabijał. 7 stówek? Pokaż mi, to jest, tego schowam od razu, nie? No tego, ty, ale wiesz co ci powiem? No. Ten kurwa kondom by mi się tu przydał. A, te etui. No. Czeka. Bo nie masz tu gdzieś, żeby kupić, nie? Do takiego. Czy masz? Nie A ma, co, w nie tym ma. Kostki nie ma, tak? Muszę sobie dokupić oryginalną kostkę. Fabrycznie nie było, nie? No to, ale właśnie słyszałem, że tak teraz robią, nie? Ekologia. Ekologia. Pudełko mniejsze kostki się nie mieści. To osobno nie dodają kostkę. A 7,5? Nie, no 7 stóp mogę dać. Jak nie, to nie biorę, chłopie, nic i wychodzę z tego lokalu. 7 stówek, kurczę. No a ile dałeś za to? W ogóle. To jest tajemnica lombardu. A co, dawno go kupiłeś? Dzisiaj. No zobacz, dzisiaj kupiłeś, dzisiaj sprzedajesz. Widzisz jaka inwestycja? Dobra? No to by było dobre. SE 2020, no czekaj, ja sprawdzałem, jak na używki chodziły. No na Allegro już za 7 stówek byś kupił, wydaje mi się, ale nie w takim stanie. W lepszym? Ale mogę zrobić 7 stówek. Tak? Jak dla stałego klienta. Dobra, to będzie 7 stówek, ty. Jeszcze play mnie interesuje, wiesz?
Czwórka. A no to mów, że ty jeszcze chcesz coś kupić. No ale no tak wiesz, przymierzam się, nie? Do czwóreczki? No. Bo to jest slim, nie? Nie pro, nie? No tam mam dwie takie same slimki. Ale dwa pady są czy nie ma? Mam PS4, 629 zł z dwoma padami. Ale tu. Ale ja byłem tu u pana z Lombardu, człowieku mówił, że to jeden pad to zajechany. No właśnie widzę, że jest napisane w ogóle. No bo jeszcze jeden, pytałem. Jeden pad świruje, no. Także wychodzi na to, że byłby jeden pad, nie? I... A nie macie pada osobno? Pada osobno? No. Nie mam. Albo mam? To jest coś tam. Dobra. Coś jest. Pokaż, ile ten pad kosztuje w ogóle. 129 zł. A to używka, ale też nie? Trzeba było go podnosić. Używka, z tymi... nie? No używany. Oryginalny jest 2,5 zł kosztuje. Gumy, chłopie, nie ma. Nie. No to jest oryginalny. To jest oryginalny. Używany, no. Gumek nie ma, też może być zajechany, nie? Sprawdzałeś go w ogóle? Ja go nie sprawdzałem. No i drugą konsolkę mam... Gdzie on jest? Masz ten telefon, ty, bo ja zaraz wyjdę z tym telefonem i będzie ten. Zaraz go akcja tutaj. Będę poszukiwany. No i ta druga jest za 599 i jest z jednym padem i masz pewniaka. A kable są? Kable są, wszystko. Kabel zasilający. Kabel HDMI może nawet się znajdzie. Jeszcze mogę ci telewizor dorzucić, jak chcesz. Za darmo. Za darmo. Ty, mam jeden telewizor za stówkę. Ale jaki? Zwykły taki. 42 cale. Ty jeszcze powiedz, że ten chłopie ruski z dupą. Nie. Nie, nie, nie. Zwykły, płaski. Ale głośniki nie działają w nim, dlatego koszt trzeba za stówkę go pogonić. Nie. Czekaj, czekaj, czekaj. Powiedz mi, ile mi zrobisz to z tym padem. Z jednym. Nie no, z dwoma, nie? I z tym? A, czyli tą konsolę? Ale jakie masz gierki ty teraz, to jest pytanie, nie? Bo jak nie ma żadnych gierek takich, co ja ten, to ja ci powiem, że ja chyba nie wezmę go. Co mam gierki? Teraz co znajdziemy. No, ty mi tam zaraz wykombinujesz. Czekaj, zobaczę za ile ja bym mógł tą konsolkę z tym padem, żeby to miało ręce i nogi. Ty, zaraz to konsolkę nie... byśmy zrobili 500. Z padem? Nie, za samą tą konsolkę. Ty, no ale tu jest pad. No, ale z padem. Chcę, ale jak chcę dwa. No, ale drugiego osobno. No to ile mi za tego zrobisz? 5 dyszek? To ja więcej pewnie daliśmy za to. No co ty, no zobacz jaki on strzochany jest. Ale jak nie ma takich gier jak ja chcę, to ja nie biorę. No to jak najpierw. No jakaś fifka, coś tam. Ale widzę, że nie ma tu ty. Są, zobacz, 23 fifka. Jest 22 fifa, no. 23 też mam. I co tam jeszcze masz? Tylko fifę taką pewnie, co mnie interesuje, nie? Zobacz to. Pokaż. A ja sobie przejrzę, no. Assassin. Jeszcze sobie przejrzyj. Czemuszka jakaś. Halo, FIFA 23. Gran Turismo. Ja wiesz, ja takie bardziej sportowe, nie? A to co, to ale dwie? Co, wyścigi jakieś? Dwie za stówkę? No, dwie zostawię, ale co, wyścigi jakieś? Nie, ja bardziej takie bijatyki. To niby też jest na Dragon Balla nie lubię, choćby to dla mnie. Ja. No jedynie tylko fifka, nie? Tam mam jeszcze jakąś 18, ale... Nie, no. Tu też nie, na razie chyba playa nie wezmę, czy powiem. No, nie będę ten, bo co, będę fifę tylko grał? No jak chcesz? Nie. Wezmę ten telefonik... Ale kiedyś widzisz playa czwórkę? Co? Na skupu masz playa czwórkę? No ale tu kiedyś. Ja młodemu dam, nie? Aha. Ten. Dobra, czyli konsolkę odpuszczamy. No, telefon za 7 paczek wezmę, nie? No, 700 zł dla mnie. Ale ty, jeszcze daj mi tego. Plecki. Dawaj te plecki, bo ja muszę mieć. Czekaj, bo mi tu pieniądze, chłopie, wylatują z kieszeni. No. Cześć, witam. Kuba. Witam. Siema, siema, słuchaj, tą piłę chciałem odebrać. A jednak. No przyszłem w końcu, przyszłem. Ach, kryzys mnie przydusił, wiesz? No. No i muszę ją odebrać. Mi ta 261 sztila poszła w lesie, teraz wracam z pracy i nie mam czym robić. Ale tam słyszałem, że już jej nie chciałeś odbierać. No nie chciałem, nie chciałem. Bo tam chłopaki nagadali, że one są... za przeproszeniem, a to są jedne z lepszych pił. Wytrzymałe.
No chyba za 500 ją kupiłeś u nas, nie? Tak, później kupiłem, czy tak. Zostawiłeś, czy tam chciałeś sprzedać, zostawić. Tak, tak, zgadza się. No to w sumie nie jesteś szczery. Bo mówiłeś szczerze, nie odbiorę tej piły, pamiętasz? Pamiętam, no nie odbiorę, bo się chłopaków posłuchałem, że części nie dostaniesz, a wszędzie części do tej piły są, u sobociaków, wszędzie, nawet w Stylu się pytałem. Tak, nawet tam gdzieś w internecie pewnie też można zamówić, jak coś się... Tak, a nawet niech mi chociaż 3 lata pochodzi, nie? Na własne potrzeby to mi starczy ta piła. Tu masz, tak, 342 zł. Już ci płacę. A sprawdzałeś ją w ogóle wtedy, jak kupiłeś? Czy tak, kupiłeś? Chodzi na strzała. Jedna z lepszych pił, to ci od razu mówię. Ale Stil chyba lepszy. No lepszy, tylko że mi siadł. Dycha na browara zostawię, proszę. No, Stil jeden z lepszych, tylko że siadł mi, wow. No. 50, a 2 złote masz? Nie mam nic drogi. Nie. Dobra, to tam będę, by tak temu Iwanowi, twojemu koledze wyszedł 20 zł, no. Dobra, dobra. A, no. Spokojnie, zaraz wszystko tutaj. O. To jest dla ciebie. Paragon dasz mi? Czekaj, znajdę tą piłę najpierw. No, jak ale ja ją cięłem, ja ją u siebie cięłem, poważnie. I ta piła naprawdę, jeszcze paliwo kupiłem, ta piła bardzo dobrze chodzi. Ona na strzała pali. Makkuloch? Makkuloś? Makulaha. Czarna piła. Jedna z lepszych pił. Jeszcze się teraz pytałem tego Fertka, tego najlepszego pilarza tutaj u nas, co robi w Nadleśnictwie Karli. No, mówi, bierz tą piłę z powrotem. Tak, to jest ta piła. Tak jak u nas ją kupiłeś, tak samo wygląda. Tak, i nawet jej nie będę sprawdzać, bo ją cięłem. Dobra, to masz to. No. Czekaj chwilę, jeszcze mi tylko podpiszesz. Tak, tak, podpiszę ci. To łańcuch trochę musisz naciągnąć. Tak, wiem, wiem. Naprawdę to są dobre piły, Ferdek powiedział. Bardzo są wytrzymałe piły. Weź tam podpisz. No też ty też ostatnio był, oglądał tą piłę i mówił, że jeśli chodzi o te w tej kwocie, no to nie jest zła, nie? To nie chodzi o kwotę. To nie chodzi, jak ktoś gadał głupoty, bo ja robię w lesie, nie? No. Jako pilarz to te piły naprawdę są wytrzymałe, nie? Ale co mówisz, tam do lasu? Nie, na swoje potrzeby ją biorę. No, dla siebie, tutaj do Dresdenka, no ona mi wytrzyma. No to jest nowa piła, no widzisz, no to jest gancnówka piła. Jeszcze kupiwałem specjalnie do niej paliwo. Pochodzi ta piła. Będzie chodzić. Jak coś, to zawsze możesz przyjść i zostawić, nie? Jak będzie jakoś... Nie, jak będzie, nie zostawiam, ja biorę dla siebie. No, dlatego ten mi powiedział, tam, tym się nie przejmuj, u sobociaków dostaniesz, bo tam części nie, część jak w razie w uszczeli, to tam ciul. A kto ci tak powiedział? Ferdek, że dostaną u sobociaków prowadnicę, łańcuch. Że... No ale chciałeś ją sprzedać, bo ktoś ci nagadał, że części nie kupisz, tak? Tak, tak, wiesz, to mi nagadał pan Maciek, no że części nie dostaniesz, weź ją od niej z powrotem, ja mówię, no nie ma takiej opcji, nie? Nie ma takiej opcji. No dobra, no co, wszystko mamy załatwione. No. Fajna piła ci powiem. Na swoje potrzeby patrzałem. No ja ją cięłem, blokada, wszystko w niej działa, nie? No jak ty ją kupiłeś za 500 i miałbyś w ten sam dzień zostawić za 300 i po nią nie przyjść, no to nieopłacalny interes. No nie. 200 by poszły. No bo ten mi nagadał, mówię ci poważnie, mówi, weź odnieś tą piłę, odnieś Adrian tą piłę, no. No. A ja jeszcze ją cięłem, mówię, na swoje potrzeby, sobie w domu coś pociąć, to... O, pewnie, że tak. Klucz mam, paliwo mam kupione. Nie wiem, gdzie tu się łańcuch już. A tu z przodu, tak, wszystkie sztyle mają, no. No. Jeszcze jest nowa piła. To ci mówię z tym wszystkim. Byłem dzisiaj w pracy, ci powiem, no. Byłem. Jak, 13 i już koniec roboty? A czy mam robić, jak mi wał szczelił w sztylu? A w lesie byłeś? Aha. Nie, za dobrą piłę to trzeba 4000 dać, nie? Tak, no ale to już duża jakaś, nie? No duża, no trzeba dać. Trzeba dać. Z takiego sztyla chyba, nie wiem, tego 250 to jest około 2000, nie? Teraz. Coś... 2700. 2700? No. 250? No sprawdź, weź na internecie, sprawdź. MS250, te piły w sumie też chyba poszły w górę, nie? Wszystko poszło w górę. No, czekaj, zaraz zobaczymy. No zobacz, no spokojnie. No 2200. No. MS251. A 261, weź zobacz ile kosztuje. No czekaj, zobaczymy ile w Stylu ona kosztuje. W Stylu pewnie jeszcze troszkę... No bo oni muszą też zarobić. No nie wiem, nie ma tutaj nawet. No ale za 2200 około 2200 się kupi, nie? 250.
Kuba, żarty żartami, a do was nieraz przynoszą dobre piły? No tak. A wiesz, jak się piłę sprawdza, nie? Jak? Trzyma się tak o? Na rączce? Tak, tak. Bierzesz tak i patrzysz o kompresję. Spada? No można. Ciężko spada, nie? Można tak. Bo to jest nowa piła, nie? Nie jest zajechana nic. A jak piła zajechana, to od razu ci na rączce jedzie, nie? Od razu w dół. No, nie no, trafiają się przecież fajne piły. No i tanie możesz kupić, nie? O wiele taniej na przykład. Tylko, że wiesz, jak radzionego nic nie chce, nie? Nie no. Spokojnie. Jak wszystko, co przechodzi przez lombard, to jest bezpieczne. Tyle to ja wiem.